Witam serdecznie, De Carpi, uczestnik topowego turnieju. Igrzysk, witam serdecznie. Słuchaj, skąd pomysł występu w turnieju, kolejny? Wiesz co, kurde, no menadżer tak mi zaproponował, to ogólnie myślałem, że to na początku będzie turniej 1-1 i na to się nastawiałem, ale tu się okazuje, że jest 2-2 i no w sumie będzie ciekawiej. Fajnie, coś nowego, nie? Żeby... Jeszcze trzeba bronić honoru dziewczyny, bo dzisiaj, kurde, żeście zespół zostali zaatakowani. Znaczy, kurwa... Już trzeci raz to mówię, że no, ta atencyjna szmata coś mówi do mnie, a argumentem jego jest moja dziewczyna, więc albo mówi do mnie, albo do mojej dziewczyny i no, słabe zachowanie, do tego jeszcze kłamie. Dostał kopa i niech spierdala, nie chce z nim więcej wspólnego. Właśnie, ty sportowo się pokazałeś całkiem dobrze w ostatnim występie i co, teraz chcesz, ta forma poszła w górę jeszcze? To się okaże, nie? W sensie to ciężko może się okazać, nie? To wszystko zależy od losowania, kogo dostanę do pary, kogo, z kim będę się, na kogo się będę bił, bo wiesz, równie dobrze może być tak, że mój kompan, nie wiem, po 30 sekundach padnie, będę 1-2, to może być ciężko już, żeby się dobrze pokazać, bo to no nie do wygrania jest, nie oszukujmy się. Albo może być tak, że z moim kompanem przejdziemy dalej, potem w finale wygramy z następną parą i potem jeszcze 1-1 sobie wygram i będę królem tego turnieju. Słuchaj, ja w ogóle takie doświadczenie jest, bo już wystąpiłeś, bo już wiesz, czym to się je, bo część z tych ludzi jest debiutantami. Ale chyba niewielu, bo tak widziałem, że i De Bestia występował już. Znaczy on to dostał w pierdol szybki, a nie występował. No, ale przeszedł drogę z szatni. Tak. Wyszedł, dostał w pierdol i wrócił. No tak. No tak, jest chyba paru debiutantów. No tak, ja już mam no, te dwuwalkowe doświadczenie. Wiem, z czym to się jaje i nie stresuję się w ogóle. Już wiem, jak mam się zachowywać. Wiadomo, walka to walka, dostaje się po twarzach, ale ja to lubię. Lubisz dostawać po twarzy? Wiki cię bije w ogóle? Nie. To jest dystans trzymany. W sumie to jeszcze chyba tak, no w tych moich dwóch walkach, no, miałem ustawione walki według tej kolegi. Jeszcze nie dostałem, ale może teraz dostanę, może kogoś pobiję znowu, zobaczymy. Walka to walka. Z Marianą Schreiber wyjaśniony konflikt? O Boże. No tak, no już jak się walka skończyła, to niech już idzie w swoją stronę, niech już nie chce nic o niej słyszeć. Jest hipokrytką, jest żenadą i ludzie mi pisali, że niepotrzebnie ją przepraszałem. Jakbym miał zachowałeś się jak dżentelmen. No tak, jakbym miał to zrobić jeszcze raz, to też bym ją przeprosił, bo to kobieta, no ale nie zachowałeś się jak kobieta. Co to dzisiaj za film tam opublikowano? Z czego to był film? Bo tak nie do końca zrozumiałem, gdzie i kiedy ten w czasie i przestrzeni pojawił się ten film w tych odmętach kosmosu Freak Fightu. Wiesz co, to było ten, jak właśnie szedł do oktagonu, dostał w pierdol i podczas tej walki moja Wiktoria była tam na trybunach i kibicowała Dominikowi, z którym się bił, no bo się tam kolegujemy. No i jego dziewczyna z narożnika się obróciła, zaczęła coś tam wyzywać, żeby zamknęła ryj i tak dalej. Wika coś tam jej odpowiedziała, potem jak schodziła do szatni, pierwsza uderzyła z bara. No i potem Wika sobie nie dała, to ją odepchnęła i to, jak ją odepchnęła, to dopiero jest na nagraniu, a szkoda, że nie ma wcześniej nagrania, jak najpierw tamto ją szturchnęła, nie? To są, nie, no nie chce mi się o nich gadać, są atencyjne kurwy. Gość się do mnie gada, a jego argumentem jest to, że moja dziewczyna coś zrobiła. No to albo ma do mnie, albo do mojej dziewczyny i no słabe zachowanie strasznie. Dziewczyn nie tykamy, pamiętajcie. Dokładnie. Tak jest i słuchaj, jesteś faworytem tego turnieju? To już nie mi oceniać, no. Ja przygotuję się jak najlepiej, ja wiesz, no wszystko dużo zależy od losowania, kogo dostanę do pary. Gdyby to było uzależnione ode mnie, to na pewno byłbym wyżej w tych zawodnikach, gdyby to było 1-1, jeśli chodzi o faworyctwo. Zobaczymy, nie? Ja tam idę, żeby się bawić. Co będzie, to będzie. Wszystkiego dobrego w takim razie. Dzięki.